pani marszałek, Wysoka Izbo, Rosja jako państwo sponsorujące terroryzm to eufemizm. Jest to państwo terrorystyczne i w przeciwieństwie do innych państw terrorystycznych zagraża bezpieczeństwu Polski. I to jest geopolityczny fakt. Niezależnie od państwa emocji, tego czy się lubi Rosjan jako naród, lubi się rosyjską kulturę, państwo rosyjskie zagraża Polsce. A porównywanie bombardowań Ukrainy przez Rosję do sytuacji w Serbii jest całkowicie mylne. Tam NATO bombardowałoby powstrzymać czystki etniczne. Dzisiaj Rosja bombarduje, by dokonać czystek narodu ukraińskiego. Dziękuję bardzo.